Tomasz Jaroszek, Inwestor TV i dzisiaj w programie Spółki z Wyższej Półki, spółka Avbud i ze mną jest już pan prezes Michał Włóczyński. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, tak dla inwestora indywidualnego, który zainteresował się chociażby wynikami, bo jesteśmy świeżo po wynikach kwartalnych, czy czymś, co się wydarzyło, powiedzmy, na wykresie spółki, gdyby pan miał przedstawić takie kluczowe obszary, segmenty, którymi zajmuje się spółka i z czego jest najwięcej przychodów w spółce? Avbud to generalny wykonawca robót budowlanych i przede wszystkim generalny wykonawca. Z generalnego wykonawstwa usług realizujemy ponad 60% przychodów naszej grupy. Oprócz tego dysponujemy wyspecjalizowanymi siłami podwykonawczymi w zakresie żelbetowym i w zakresie instalacji mechanicznych. Jeśli chodzi o ten nasz trzon działania, czyli generalne wykonawstwo, to mamy parę głównych specjalizacji, w których konkurujemy z największymi podmiotami tego rynku i staramy się myśleć o sobie jako jednych z liderów tego rynku. Mianowicie jesteśmy w obszarze budownictwa przemysłowego, czyli budujemy obiekty produkcyjne, magazynowe i pochodne tych typów obiektów. Jesteśmy również zaangażowani bardzo istotnie w obszar budownictwa komercyjnego, czyli budowę biurowców o zaawansowanych systemach, budowę mieszkaniówki, budowę obiektów użyteczności publicznej, ale przede wszystkim w budowę obiektów o charakterze rewitalizacyjnym, czyli przywracamy blask obiektom, które już mają swoje lata i zostały zamortyzowane. I w tym ostatnim segmencie mamy szczególne osiągnięcia w ostatnim czasie. Między innymi przebudowaliśmy w Warszawie Galerię Mokotów, Galerię Wileńską, biurowce w Adgar Plaza w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Przebudowywaliśmy ostatnio również i hotel, i dworzec kolejowy. Także mamy sporo doświadczeń. Śmiem twierdzić, że w tym obszarze Avbud jest jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów budowlanych w Polsce. To od razu się podpytam, bo z tych inwestycji, z tych prac, o które pan mówił, z jednej strony, czy to państwu tak dobrze idzie, czy to cała branża budowlana ma się troszkę lepiej? Tak mówiąc szeroko o branży budowlanej, czy jesteśmy już trochę na tym odbiciu, bo jednak co roku analitycy się spotykają i różne z tego padają wnioski, jakichś wyraźnych bardzo trendów nie widziano w ostatnich latach? Znaczy, my jesteśmy w takich branżach, które rzeczywiście są dosyć dynamiczne i my to odbicie widzimy już od 2014 roku i staramy się to odbicie wykorzystać, co widać w naszych wynikach. My powoli zamknęliśmy portfel naszych starych kontraktów, które pozyskiwaliśmy jeszcze w latach 2011-2012, realizowaliśmy aż do roku 2014, nawet na początku 2015. A od 2014 de facto, po restrukturyzacji, po przyjęciu szeregu istotnych zmian organizacyjnych, pozyskujemy już kontrakty w tej nowej fali rynku i to widać po pierwsze po wynikach, bo nasza marżowość bardzo ładnie urosła w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku. Na poziomie marżowości kontraktów wzrośliśmy z 3,9, jeśli pamiętam, do 7,7, więc prawie dwukrotnie wyżej jesteśmy teraz. I to jest pochodną tego, w jakich branżach działamy. W tej wspomnianej przeze mnie przemysłowej, wspomnianej przeze mnie komercyjnej, rewitalizacyjnej również, czego jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, jesteśmy liczącym się podmiotem w branży ekologicznej, czyli realizujemy zadania w obszarze oczyszczania ścieków, oczyszczania wód i spalania, kompostowania, utylizacji odpadów. I szczególnie z tym ostatnim obszarem ekologicznym wiążemy duże nadzieje i tutaj akurat rynek jeszcze nie zdążył wejść w tę fazę wzrostową. Czekamy na uruchomienie inwestycji z finansowania drugiej perspektywy unijnej i wydaje się, obserwując przygotowania przetargów, że 2016 będzie takim rokiem odpalenia szeregu tematów i my jesteśmy w pełni przygotowani, żeby z tych tematów skorzystać, to znaczy napełnić nasz portfel bardzo istotnie tego typu zadaniami. No właśnie, w jednym z wywiadów mówił pan, że ten 2014 troszkę jeszcze trudny, w szczególności ze względu na zakończenie restrukturyzacji, o której pan wspomniał, ale ten 2015 już zdecydowanie z optymizmem. Już można powiedzieć, że w tej końcówce 2015 podtrzymuje pan to, co mówił pan rok temu, że zdecydowanie ten rok i zamknięcie restrukturyzacji dało już efekty? W zupełności podtrzymuję. To znaczy, po pierwsze widać to po wynikach, bo zarówno notujemy wzrost na sprzedaży, jak i wspomniany wzrost rentowności z tych niecałych 4 do niecałych 8% na poziomie marżowości kontraktów.
Na poziomie EBITDA też jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo EBITDA przekroczyła 5 milionów, w ujęciu procentowym to jest ponad 3% i liczymy, że będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o ten parametr. Restrukturyzacja, tak jak Pan powiedział, została właściwie zakończona w 2014 roku. Właśnie nie należy mówić tego słowa właściwie, bo zamknęliśmy ją niewątpliwie i większość, może poza jednym kontraktem, który jeszcze rozliczał się w pierwszym kwartale 2015 roku, reszta kontraktów, które pozyskaliśmy w latach trudniejszych, w związku z tym niżej marżowych, została zakończona do początku 2015 roku. W związku z powyższym trochę jeszcze wpływała na wyniki 2014 roku, co widać po tych wynikach, ale w 2015 roku weszliśmy w ten rok zupełnie w innych nastrojach, mając już przygotowaną organizację, mając przygotowany rozmiar do realizacji dużo większych przychodów, no i na tym budujemy marżowość i wyniki 2015 i najbliższych lat. Wydaje mi się, że sytuacja będzie bardzo korzystnie się układać. A jak już tak przechodząc do najbliższych lat, to dużo jest już zaplanowanych na 2016 prac, no bo to jednak jest ta branża, w której naprawdę możemy sobie w długim terminie dużo rzeczy już zaplanować, wiedzieć, co się mniej więcej dzieje. To takich niespodzianek, można powiedzieć, inwestorzy bardzo często nie mają. Tak. Jeśli chodzi o generalne wykonawstwo, to nasz portfel wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie w tym momencie, bo mamy około niecałe 300 milionów złotych kontraktów podpisanych, które realizujemy i będziemy realizować. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że w naszym portfelu przychodów, oprócz generalnego wykonawstwa, znajdują się wcześniej przeze mnie wymienione usługi podwykonawcze. To są usługi, które kontraktuje się z krótkim wyprzedzeniem, najczęściej 2-3-4-miesięcznym. W związku z powyższym one nie są usługą, która tkwi w portfelu długo, wypełnia portfel na bieżąco, a ponieważ te usługi podwykonawcze stanowią o zasadniczej części naszego portfela, około 40% naszego portfela, no to dodatkowo będzie wzmacniać ten trend wzrostowy, jeśli chodzi o sprzedaż. Powiedział Pan również o istotnej rewitalizacji, która będzie wpływać na przychody w najbliższych latach, w szczególności, że oczywiście fundusze unijne, duże miasta i te inwestycje komercyjne. Jak Pan to ocenia względem funduszy unijnych, względem trendów w miastach zachodu Europy? Na co się Państwo przyglądają, jeśli chodzi o rynek rewitalizacji w Polsce? Myślę, że rewitalizację można podzielić na dwie części. Pierwsza część to rewitalizacja w obszarze komercyjnym, czyli dotycząca galerii handlowych i biurowców. I w tym obszarze rewitalizacje dotyczą obiektów zlokalizowanych w najlepszych lokalizacjach. To znaczy, że są to projekty bardzo opłacalne i one na pewno będą występować. I obserwujemy de facto dopiero uruchomienie tego trendu. Mamy to szczęście i ten przywilej, że istnieliśmy w największych na razie przebudowach tego typu w Polsce, między innymi przebudowie Galerii Mokotów, między innymi przebudowie biurowców Adgar w Warszawie i w związku z powyższym mamy jedne z największych doświadczeń na rynku w tym zakresie. Natomiast w drugiej grupie rewitalizacji znajdują się rewitalizacje obiektów użyteczności publicznej, takich jak dworce między innymi, gdzie również mamy jakieś doświadczenia, między innymi zakończyliśmy ostatnio rewitalizację obiektów w Wągrowcu w Wielkopolsce. I to jest ewidentnie obszar, który będzie zasilany środkami unijnymi i no, bardzo dynamicznie tutaj ten obszar będzie się rozwijał i mamy na to również ochotę, żeby w tym uczestniczyć. Obecnie jednak w ostatnich latach na tego polskiego inwestora indywidualnego szeroki rynek nie rozpieszczał. Coraz częściej my inwestorzy zerkamy na te spółki dywidendowe. Czy myślałby Pan, że AWBUD będzie gdzieś docelowo spółką dywidendową? Bardzo poważnie to rozważamy i nie mówimy dzisiaj nie, natomiast naszą najbliższą strategią na 2-3 lata jest wykorzystać wzrost spółki. Jesteśmy przygotowani do tego wzrostu, temu służyła między innymi restrukturyzacja. Powinniśmy móc realizować dużo większe przychody przy tej samej organizacji, którą zbudowaliśmy, więc na razie skupiamy się, żeby ten wzrost wykorzystać, żeby ten wzrost zasilić kapitałem obrotowym i w związku z powyższym na razie liczymy na wzrost dyskowności, liczymy na wzrost kapitalizacji spółki, a w drugiej kolejności bardzo poważnie rozważymy politykę dywidendową. Panie prezesie, bardzo w takim razie dziękuję i życzę powodzenia w 2016 bardzo roku. Dziękuję. No, bardzo dobrze idzie, jeśli chodzi o wyniki, oby polskie budownictwo również tak dalej. A z nami w Investor TV był pan Michał Włóczyński, prezes spółki AWBUD, a po więcej wywiadów ze spółkami polskiego rynku kapitałowego zapraszam oczywiście na Investor TV. Tomasz Jaroszek.